Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dobry, Andrzej Wawrzyczek. Witam w programie Z kamerą wśród ludzi. Już po raz ostatni, oczywiście w tym roku. Grudzień to jest taki miesiąc, który szczególnie intensywny jest na kolei. Po pierwsze dlatego, że wchodzi w życie nowy rozkład jazdy, a wraz z nim takie ciekawostki jak to stojące za mną pendolino, o czym jeszcze w dalszej części programu. A po drugie dlatego, że dobiegają końca najważniejsze inwestycje infrastrukturalne. Między innymi miał zakończyć się remont Gliwickiego Dworca Kolejowego. Już wiemy, że ten remont się w terminie nie zakończy. Mimo wszystko postanowiliśmy pojawić się dzisiaj właśnie tutaj i sprawdzić, jak ten remont przebiega, jak zadowoleni są z niego pasażerowie i czego oczekują po nowym dworcu, po nowym rozkładzie, po nowych pociągach. Zapraszam. Pan będzie pendolino dzisiaj wybierał, tak? Można zapytać dokąd? Do Warszawy. A to pierwszy pana przejazd, czy już miał pan okazję wcześniej? Pendolino pierwszy przejazd. Jakie oczekiwania? No, sądzę, że szybciej dojadę po prostu, to mnie głównie. A wygodniej? Wygodniej? Też liczę na to, że będzie wygodniej. Nie jechałem jeszcze, nie mogę teraz odpowiedzieć pan na to pytanie. A ceny biletów? Cena biletów przystępna, bo jak jeżdżę od lat 70. do Warszawy, to mniej więcej ta cena w porównaniu z cenami uprzednimi z typu Ekspres Górnik jest według mnie niższa. Pan widzę bardzo się uważnie tutaj przygląda nowemu pociągowi. Tak, przyglądam się. Ciekawy byłem, jak to wszystko wygląda. Chciałem chłopakom również pokazać. No, robi wrażenie na pewno. Całość tej przebudowy inwestycji robi wrażenie. Także jest fajnie. Miało być do końca grudnia skończone dworzec, na razie nic na to się nie zanosi. A wie pan co, no musi troszkę boleć, ale będzie lepiej. No. Jak się wychodzi choćby to, że w końcu nie będzie padało na głowę i będą warunki jako takie, to jest okej. Okay. Znaczy no widać już pomału co tu, jak to będzie wyglądać i no wrażenie jest na pewno dobre. Na pewno. Troszeczkę europejsko bardziej. Może i światowo, także ja jestem zadowolony, a że troszeczkę dłużej, nie czepiałbym się. Można się przyzwyczaić. Państwo wyjeżdżacie, tak? Czy pani ja tylko, czy pan? Babcie. Babcia odprowadza do pociągu. A babcia dokąd jedzie? Babcia do Kielc jedzie, do domu. Tym pociągiem, który tutaj za nami? Nie, czekamy na Lublin, co leci na Lublin przez Kielce. A jak wrażenia tutaj, bo pani nie jest z Gliwic, rozumiem, ale ma pani okazję się tutaj rozejrzeć po naszym nowym już wkrótce dworcu. Jakie wrażenia? Pięknie, bardzo ładnie, bardzo podoba mi się tutaj o perony, elegancko. No, pociąg stoi elegancki, mamy fajnie. No cóż, ja będę tam więcej, bo parę kamer nie tam. A opinia, że tak powiem, Gliwiczanina w takim razie? No spoko, fajnie, elegancko, tak jak tu babcia mówi, nie? Coraz lepiej, coraz przyjemniej się jeździ tymi pociągami, nie to co kiedyś jakieś tam obskurne wagony, kurczę, nie, brudno w środku i tak dalej, nie? No coraz lepiej, aczkolwiek przyznaję się, że ja pociągami nie jeżdżę, dlatego no... Może będzie okazja teraz właśnie się skusić. Na pewno będzie teraz okazja się skusić, zważywszy, że właśnie patrzę fajne pociągi sam. Tylko dlatego, żeby się chyba przejechać, zobaczyć jak to teraz jest, jak to się pozmieniało. Nie? Dzisiaj tutaj na drugim peronie Gliwickiego Dworca rozmawialiśmy tylko z kilkoma podróżnymi. Musicie mi Państwo więc na słowo uwierzyć, że frekwencja w tym pociągu jest naprawdę przyzwoita. Ciężko się zresztą dziwić. To cacko, które widać za moimi plecami, za nieco ponad 6 godzin zamelduje się na drugim końcu Polski, w Gdyni. Także czas przejazdu jest naprawdę imponujący. Z tego miejsca, w którym w tej chwili się znajdujemy, przy okazji znakomicie widać też postępy w modernizacji Gliwickiego Dworca.
Za chwilę wszystko to w krótkim przeglądzie. Państwo nie jesteście stąd, ale czekacie, rozumiem, na jakieś połączenie. Jest okazja się rozejrzeć po dworcu, coś ocenić. No, podoba mi się tutaj zadaszenie tego dworca w szczególności. Tak pierwsze, co się rzuciło w oczy. A tak to widać, że jeszcze trochę pracy jest do zrobienia. Bo... No, mieli teoretycznie do końca tego roku skończyć i widać, że raczej nie będzie takiej opcji. No. Także widać, no to jest termin nie do utrzymania. Także jak się wchodziło na dworzec, to widać, że jeszcze pracy jest trochę do zrobienia. Ale pozytywnie, bardzo, bardzo pozytywnie, bo my jesteśmy zbyt goszczy i tam dworzec już ukończyli praktycznie. To jest super. Takie porównanie z Bydgoszczą? No tam to jest jeden zupełnie nowy, nie wiem, czy tutaj ten budynek raczej był modernizowany, tak? Tak, bo to jest zabytkowy. U nas jest jeden całkowicie nowy, nie? I jeden jest modernizowany. Z tego co wiem, to z roku 1851 budynek, także... No... Nasz trochę młodszy, z lat 30. XX wieku. Tak, tak. No, tu mi się bardzo podoba jakby to zadaszenie w szczególności, nie? A w Bydgoszczy jest inaczej, ale też jest super. Nie?
Nowoczesny pociąg Pendolino, którego odjazd śledziliśmy w dzisiejszym programie, to dla Gliwic sprawa przede wszystkim prestiżowa. Nie może ona niestety przykryć faktu, że z roku na rok z gliwickiego rozkładu jazdy pociągi, szczególnie te dalekobieżne, raczej są wykreślane niż dopisywane. Niemniej remont, który właśnie dobiega końca gliwickiego dworca, daje pewną nadzieję na to, że w kolejnym roku, w latach następnych, ta sytuacja być może będzie się troszeczkę zmieniać na lepsze. Myślę, że tego sobie, Państwu i naszej kolei możemy na ten 2016 rok życzyć. Ja już dzisiaj się z Państwem żegnam. Zapraszam na kolejne odcinki. Do widzenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.